Cześć! Dzisiaj mam dla was inny film. Mówię tak zawsze. Albo mówimy, jak jesteśmy razem z Werką. Ale dzisiaj jestem sam i nie jestem w byle jakim miejscu i w byle jakim samochodzie, bo uwaga, wyrwałem coś takiego. Kto wie, co to jest? Ja wiem, co to jest. Mustang Shelby Edition, 520 koni, 5.2 silnik, V8. Zresztą, co wam mogę zademonstrować? Słuchajcie, uwaga. I z takim to już wstydu nie ma na wsi, nie? Z takim już wstydu nie ma na wsi, bardzo ładnie jeździ. Ale uwaga! O co chodzi w tym filmiku? Już wam mówię. Robimy pranka. Robimy pranka na Werci, że kupiłem ten samochód. Ona się strasznie boi, że ja bym był zdolny do takiego czegoś. Wie, że ja lubię samochody. Wie, że cały czas szukam innego, nowego Mustanga, tylko najpierw musimy sprzedać tego, którego jeszcze mamy. I ona na bank się wystraszy, jeżeli przyjadę tym do domu i jej powiem, Werka, kupiłem. Ona zresztą jak usłyszy już sam dźwięk silnika, to stwierdzi, że ten Max to chyba jest... I zobaczymy jej reakcję. Zrobimy tak. Podjadę, powiem jej, chodź zobaczyć. Później pojedziemy na przejażdżkę i dopiero i później powiem, że no, pożyczyłem od kumpla. No bo pożyczyłem w sumie go od kumpla. Kumpel sobie kupił Shelby. No to mówi, no to kurde, no to słuchaj, możemy zrobić takie jajca. No to dobra. Poza tym, jeżeli byście chcieli wiedzieć, jaki to kolorek, to jest bardzo ładny czerwony. Osobiście czerwonego bym nie kupił, bo mi się nie podoba czerwony. Ale skoro taki był, to czemu nie wziąć, nie? Dobra, to ja jadę do domu i widzimy się na reakcji z Weroniką. Jestem w domu, wychodzimy, idziemy do Werci. Zobaczymy, czy mnie zje, czy mnie nie zje. Cześć! Gdzie jest Wercia? Tam w pokoju, Werciuś. Weronika? Kupiłem nowy samochód. Mustanga już tamtego nie ma. Mamy nowego Mustanga, tak jak chciałaś. Tylko troszeczkę. Nie taki, bo... kolor jest nie taki, jak chciałaś. I troszeczkę mocniejszy silnik. Ściemnia bujanie. Bujanie ściemnia. Chodź, chodź. Ściemnia buja. Chodź, Werka, chodź. Idziesz? Idziesz? No, a przecież dziecka nie zostawię tej. Mama! Chodź, chodź, chodź ten do Dzidzi. Kuci, kuci, kuci. Kuci, kuci, kuci. Dobra, uwaga, uwaga, Wercia, i zobacz, i zobacz. Chodź. Jest. Chodź, chodź. Gdzie jest nasz samochód? No nie ma, no tu jest nasz samochód. To, no, to jest nasz nowy samochód. Nowy samochód, proszę bardzo. Shelby. GT350. Shelby. Mustang Shelby, rozumiesz? To jest Mustang Shelby. To nie jest ten. Tu jest jeszcze ta Astra, ale Astra to jest Astra, nie? Nie wkręcasz. No naprawdę, kupiłem. Tak? No. To pokaż dowód. No nie wiem, czekaj, zadzwonię do Radka. Chodź, wsiadaj, proszę bardzo. Otworzyłem ci drzwi, zapraszam. Pakuj się do woza. No dalej, no. No co ty tak myślisz? Dobra, ja mówię poważnie, gdzie jest nasze auto? No nie ma naszego auta, jest to. No Max, nie wierzę ci. Wsiadaj, jedziemy. Wsiadaj, chodź. No powiedz, no, no chodź, pogadamy w środku. Dobra, wiem, że filmik tutaj kręcisz i teraz... No kręcę. Kręcę filmik tylko po to, żeby sobie uwiecznić to. Jak się cieszymy naszym nowym samochodzikiem, czemu się nie cieszysz? Ale poczekaj, bo ty mnie wkręcasz. Czekaj, no to zadzwonimy do Radka. I pewnie też będzie ściemniał. On nie będzie ściemniał, no on by ściemniał, po co? No po co tej? Halo? Radek, bo słuchaj, bo wyszła taka sytuacja, Weronika mi nie wierzy, że kupiłem samochód. No i co? No to musisz jej powiedzieć, że kupiłem przecież, nie? No. Kupiłem, nie? No kupiłeś. No, a co? Podaj mi ją do telefonu. No słuchaj, no. A za co kupił? No dogadaliśmy się, załatwiłem mu leasing. Ta, leasing, i byś załatwił jej leasing w jedną chwilę. No a co ty myślisz? No, no nie, na razie dostał auto, a leasing dokumenty załatwimy w przyszłym tygodniu. No. No to nie załatwicie, bo ja się nie zgadzam. Zgadzasz się, zgadzasz, dobra. Dostanie to się... leasing bez problemu na tą firmę. Dobra, no. Ty tam są. No ale ja się nie zgadzam. Ale a, Beruś, ja nie, a ja ale nie mam. Masz zdanie, ale przejedziemy się i zobaczysz. Nie. Przejedziemy się teraz, dobra? No to Radek, to papa. Okej. Przejedziemy się. Nie chcę. Przejedziemy się. Nie chcę. Jedziemy.
No nie denerwuj mnie, ma. Dobra, poczekajcie chyba chwilkę, bo tutaj muszę chyba moją malutką bąbelkę uspokoić. Nie, poczekaj. No dobra. Ile ten samochód kosztuje? 200 tysięcy. No i już wiesz, że go nie kupisz. No ale jak to nie? No nie. Gdzie jest Radek? Radek w domu. W Warszawie? No już pojechał do Warszawy, no. Tak, pojechał do Warszawy. No to teraz jedź do Warszawy Ja mu oddałem nasz samochód. No to teraz jedziesz do Warszawy po nasz samochód. Mnie to gówno co obchodzi. Przejedźmy się może najpierw, co? Przejedźmy się. Poczekaj, ale nie uważasz, że powinniśmy takie decyzje wspólnie podejmować? Ale nie uważasz, że to jest bardzo dobra decyzja i podjąłem ją? Nie, dlatego że... Co to jest Shelby? Shelby, no. No, to ile to kurde pali? 20. O, co to za 20? Dobra, zapinaj pas. Nie, zapinaj pas, kochanie. Zapinaj pas. Odpalam. I teraz usłyszysz, jak... Jak właśnie silnik w samochodzie powinien chodzić, usłyszysz teraz. Ej, no Max, ej, no ty sobie... Kochanie, słuchaj. Nie rób. Nie kupisz tego auta i tyle, ej. Weronika, ja już podjąłem decyzję. A co, to tylko ty sam podejmujesz decyzję? Nie, ale ja podjąłem. Ale ty sam zarabiasz, czy zarabiamy wspólnie? To zarabiamy są twoje pieniądze, to są moje pieniądze? No są nasze, bo zaraz się wkurzę i sobie też coś kupię. O, i sobie tak o wydam. A może kupisz drugiego Mustanga? Żartujka. Drugiego nie trzeba kupować. Trzymaj kamerkę. Nie. Trzymaj, proszę cię, nie. Trzymaj. Dobra, czekajcie, ja ją muszę tutaj ugadać. Co, Wercia? Fajnie? Fajnie, fajny dźwięk, nie? Słuchaj. I manual! A ty tak ostatnio kiedyś mówiłaś, żebyś chciała mieć manuala, nie? I co, fajnie? Ej, no właśnie, to jest manual. No właśnie. No to już wiem, że go nie kupisz, bo ty zawsze chciałeś mieć automat. No to co, ale stwierdziłem, że tutaj jest fajnie tak. Shelby. Fajnie, nie? Pokaż mi tutaj, jak ja się cieszę z naszego nowego samochodziku. Mamy nowy samochodzik. Jak się, Werka, z tym czujesz? Co? Normalnie. Też się cieszysz? Normalnie, bo nie mamy nowego samochodu. No jak, no przecież słyszałaś z Radkiem, wszystko uzgodniłem. Ale ja nic nie uzgodniłam. Ale no... Że ja też sobie uzgodnię, że ślub odwołam. Jak to? Jak no, ślub odwołam? Jak? Nie wolno tak. No a to wolno podejmować takie poważne decyzje samemu? Kochanie, weź tutaj tylko na mnie na chwilę, ale podjąłem tą decyzję jeszcze jako nie twój małżonek, tylko jako już jeszcze osoba, jako kawaler, także... No zgadza się, tylko że jest problem taki, że kasę mamy wspólną. Chyba, że od tej pory sobie zrobimy rozdzielność. Dobrze, okej. Nie. W ogóle po co ty to nagrywasz? No bo myślałem, że będziesz się cieszyła. I że będzie, no że będziesz się cieszyła, że mamy nowy samochód i że sobie będziemy mieli fajnego vloga. Ej, Vera, no ej, Vera, stój. Ej, czekaj, czekaj. Będziesz miał vloga, bo ja się nie zgadzam, rozumiesz? Jest problem. Ej, jest problem. Przerywał. Zgasł. Ej, Vera, nie chcę odpalić. Kupiłeś zepsuty samochód? Nie, czekaj, zobaczę, co się stało. Ej. Paliwo się skończyło. To ty nie wiedziałeś, że ci się tej... Nie wiem, nie masz jakiejś tam... No nie patrzyłem, no bo kurde, sobie się cieszyłem, że się fajnie jeździ i zapomniałem o tym. No i co teraz? Czekaj, pójdę zobaczyć do bagażnika. Przecież tutaj nigdzie nie ma stacji. No jest tam kawałek, mamy. Jak mamy, no to chyba masz, bo no nie, no, no czekaj. Żartowałem, ale trzeba zrobić jakieś jaja. Później jej powiem. Wiesz co? Miałam tak dupie. Nie no, no czekaj, no ej, no mam karnister. Ej, to gdzie ty idziesz? Poszła. No ale... Werka! Werka, ale musimy iść na stację! Wercia! No patrzcie tej, no poszła. No idzie tam sobie, no. Dobra, jedziemy. Powiem jej, że żartowałem z tym brakiem benzyny. Chowamy. Chociaż to była beka, jakbyśmy szli na tą stację, ale już dobra. Nie wiem, powiedzieć już jej, że żartowałem, czy nie? Czy jeszcze ją wkręcać, kurde. Szkoda, że to na żywo nie leci, to byście mogli mi powiedzieć, nie? Nie, ja wiem. Podjadę
i powiem jej, no dobra, żartowałem. Powiem jej tak, żartujka to była, Werka, to była żartujka. Wercia, no chodź. No i co, jednak masz benzynę? No żartujka. Żartowałem, no chodź. Idziesz? Nie. A gdzie idziesz? Do domu. No czajcie to? Czajcie to, kurde? Ona serio chce iść do domu. Podjedziemy i powiem, Wercia, nie rób jaj. Wercia! Nie rób jaj! No chodź! No chodź! Bo za nami ten, jadą ludzie. No chodź! Chodź już, proszę cię. No chodź. Chodź, coś ci powiem. Oddasz ten samochód? Co? Oddasz ten samochód? A dlaczego? No dlaczego? No bo się pytasz. Oddasz czy nie? No oddam. I pojedziesz po mojego samochodu? Twojego? Chodź tu bliżej. Ale obiecujesz? Obiecuję. Patrzcie, jaka wkurzona. A, drzwi. I co? Muszę go oddawać? Co? Werka? No, a jak chcesz nim jeździć, skoro go nie kupisz? Da ci za darmo ten samochód? No dobra, no to słuchaj. Nasz Mustang jest w chodzieży i czeka u Radka pod domem. A to był taki prank, bro! It's a prank! No? No i widzisz, mówiłam. Jaka zadowolona teraz! Jaka zadowolona, o! To może ja teraz, ej! A może teraz jak jesteś zadowolona, to weźmiemy to auto, co? Nie. Nie? Nie. No to i co? Widzisz, mówiłam, no i po co mnie głupio wkręcasz? Bo ja jestem takim pranksterem! Już mordeczki, dajcie znać, czy ten prank wam się podobał. Czy prankować Weronikę co jakiś czas jakimiś tam śmiesznymi rzeczami. Nie. Ale nie będziemy Werci denerwować, nie? Ale nie śmieszyło, no, jest naprawdę wystraszyło. Tak. No dobra. To bardzo śmieszne, tylko że tej, tu nie chodzi o jakieś pierdoły, tylko o 200 tysięcy. Ale śmieszne bardzo tej. No widzicie. W takim razie zostawcie łapeczkę w góreczkę. Zostawcie subskrybację i kupcie mi akacje. I pojadę na wakacje. Czekaj, jak Radek jest w chodzieży? No jest w chodzieży, u mamusi. Także mordeczki, subik, łapka w górę i wbijacie na nasze Instagramy, linki macie w opisie. Max Krasoń, Weronika Strzelkowska. Oh yeah, no to papatka. Cześć.